Widzimy, że w Zaułku Świętokrzyskim nic się nie dzieje. I tak dalej być nie może, mówi stanowczo wiceprezydent Świdnicy Ireneusz Pałac. Nasza cierpliwość się skończyła, bo nie tak się umawialiśmy z inwestorem. Umowa nasza precyzuje dwa terminy, rozpoczęcia zabudowy i zakończenia. Ten pierwszy już jest niedotrzymany, grozi nam, że za chwilę także ten drugi będzie niedotrzymany, w związku z tym miasto straci jakąkolwiek możliwość reagowania. Prawo jest po stronie miasta, bowiem w umowie widnieje punkt umożliwiający odkupienie nieruchomości w przypadku, gdyby inwestor nie wywiązał się z powierzonych mu zadań. Władze Świdnicy skorzystają z tego przywileju. Chcemy to zrobić jak najszybciej, bo obecny stan rzeczy jest nie do przyjęcia. Z radnymi porozumieliśmy się, że w sytuacji, kiedy BlackRock Properties, kiedy miał przedstawioną ofertę zakupu gruntu niezbędnego do realizacji galerii, zamiast kupić ten grunt, próbuje wymuszać zaniżenie ceny, prowadzi jakieś akcje medialne, które mają zdyskredytować władze miasta. Widać wyraźnie, że tej galerii po prostu nie chce albo nie może wybudować. Wiceprezydent informuje, że w miejscu, w którym miała powstać galeria, być może stanie podobny obiekt, a jeśli nie, to zostanie zbudowany piętrowy parking lub powstaną nowe mieszkania TBS-u.